O, jesteś śpiący, Blue? No tak, masz rację, pora do łóżek. I dlatego mam na nogach moje nocne królikapcie. Cześć, królikapcie. Hej, Josh. Hej. Co lubicie robić przed snem? O, też to czasami robię. Myj, szoruj tak, ten ząb, język też. Myj, szoruj tak, zębów czystych chcesz. Myj, szoruj tak, ten ząb, ten ząb. Ten ząb. Co myjemy jeszcze? Język! O, tak, język! Myj, szoruj tak, ten ząb, język też. Myj, szoruj tak, zębów czystych chcesz. Szoruj tak! No dobra, zęby umyte. Co teraz, Blue? W ciemności niczego nie zobaczymy. Ale może rozpoznacie zwierzę po jego odgłosach. To sowa. O! Sowa na drzewie robi hu-hu przez całą noc. Dlaczego nie śpisz? Śpię w dzień, a nie nocą. Wow! Czyli sowy śpią, kiedy my nie śpimy. I nie śpią, kiedy wy śpicie. Mamy różne plany dnia. Słyszysz? To jakieś inne zwierzę. O! Dobrej nocy! Życzę miłego hu hu hu! Widzicie zwierzę, które wydaje ten dźwięk? O. O. To nie topysz na gałęzi. O. O. Czy to... Nie topysz? Właśnie tak się nazywam. Mieliście rację. Dlaczego wisisz głową w dół? Może jest śpiący. Nie. Odpoczywam. Jeszcze za wcześnie na sen. Dzięki za pomoc. Pora szykować się do snu. O! Racja. Cześć, nietoperzu. I, no wiesz, trzymaj się. Poczta! 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 Przyszła poczta! Nocą. Mamy w domu paru śpiochów, więc zachowajmy ciszę. Chodźmy. Gdy przychodzi do mnie poczta, śpiewać mi się głośno chce. Poczta nie zawiedzie mnie! Dobry wieczór. Cześć, skrzynko. Mam dla was paczkę. O! Ale paczka. Dzięki, skrzynko. Nie ma za co. Dobranoc. Dostaliśmy od kogoś paczkę. I tu mamy paczkę. I tu mamy paczkę. My tu mamy paczkę. Kto przesłać mógł ją nam? To paczka od mojej kochanej babci. Cieplutki koc na chłodne noce. Skąd się bierze noc? Bo wygląda to tak, jakby ktoś wyłączał światło albo, ja wiem, zakrywał jakimś grubym kocem cały nasz świat. Wow! Blue właśnie wskoczył do swojej ulubionej książki do poduszki. Dobranoc, Śnigroszku. Chodźmy. Blue tam jest i my też. Wow! To musi być sypialnia Śnigroszka. A oto i Śnigroszek.
Cześć, Groszku! Cześć! Cześć, Blu! Groszek to śpioszek, któremu bardzo chce się już spać. Groszek musi włożyć coś milusiego i wygodnego. O, cóż? Jak myślicie, który z tych strojów jest wygodny i milusi? O! Piżamy! Piżamy! O, tak! Piżamy! Bo piżamy są milusie i wygodne. Wygodne i milusie są! Chodźmy. Jak wygodnie i tak, milusio. Groszkowi trzeba czegoś jeszcze. Groszkowi trzeba czegoś ciepłego i milusiego. Wygoda przede wszystkim. No jasne. Chodźmy. Dobrze. O! Która z tych rzeczy jest ciepła i milusia do spania? Kocyk Groszka! O! Tak! Jego ciepły i milusi kocyk! Chodźmy! Ciepło i bardzo, bardzo milusia! Groszkowi potrzebne coś do przytulenia! Coś, co jest mięciutkie i milusie! Dobrze. Dobrze. Która z rzeczy na podłodze jest mięciutka i milusia w dotyku? Małpka! Pluszowa małpka jest mięciutka i milusia. Chodźmy. Dziękuję. Dobranoc, Blu. I wy, Groszek was kocha. My ciebie też, Groszku. Już czas, śni, Groszku, pójść spać. Wracajmy. Nie mogę się doczekać! Na cofanie! O tak, poczytajmy! O, dobranoc, ptaszku! Jedna z naszych ulubionych książek. Dobra, czy jesteście gotowi? Tak! Dobrze. Na pagórku, w gnieździe na drzewie, żył sobie ptaszek, który nie chciał spać. Nie jestem śpiący, powiedział ptaszek, gdy słońce zaszło, a na niebie pojawił się księżyc. Śpi, rzekł księżyc. Musisz iść spać. Jesteś ptaszkiem, nie toperzem. Ale nie jestem śpiący, odparł ptaszek, po czym ziewnął. Wtedy obudziła się sowa, a na niebo wyszły gwiazdy. Śpi, powiedziały gwiazdy. Widziałyśmy, jak ziewasz. Ułóż się w gniazdku i śpi w nim aż do rana. Nie chce mi się spać, upierał się nasz mały ptaszek. Ale po chwili zamknął oczka i zaczął cichutko chrapać. I tak chrapał, i chrapał, i chrapał. Koniec. Super książka! Cóż, życzę wam dobrej nocy, przyjaciele. Dobranoc, Josh. Dobranoc! Wy też śpicie dobrze. Dziękuję za to, że mi dzisiaj pomogliście. O, i że przyszliście na nocowanie. Dobranoc!